teraz poruszymy taki aspekt łaski, który jest związany z naszą nową naturą. Nowa natura jest dla mnie bardzo istotną rzeczą, ponieważ w zasadzie cała teologia wyzwoleńcza opiera się na świadomości nowej natury. Andrew Womack fajną rzecz powiedział, że w ogóle taka książka Duch, Dusza, Ciało, która zresztą jest lekturą tutaj dla nas, to jest lekturą? Nie. To zapiszę. Wiara i łaska jest lekturą. Łaska i wiara, tak? Słuchajcie, to zapiszcie ten Duch, Dusza, Ciało. To ja Was przepraszam bardzo, bo nie podajmy się tej myśli. Jak jeszcze? Duch, Dusza, Ciało. Andrew Womack. Jeden rozdział tej książki. Troszeczkę. To nie czytajcie, to wyrwijcie, bo to Andrew tam nie ma objawienia, ale to reszta jest bardzo dobra. Ale w innych obalach sam z tobą też jest. Tak nie, bo to musimy się, to nie ważne, ważne, że weźmy od niego te głębokie zrozumienie duch, dusza, ciało, bo tak, no to wyrwać się, to tak w homeschoolingu. Tak jak prowadzimy starą, no, prowadzimy starą, słuchajcie, bo my uczymy córkę sami, jak nam coś się nie podoba w podręcznikach, to wyrywamy. No po co? To ja jestem nauczycielem, to ja wiesz, ja mam podstawę programową, wiecie co definiuje nauczanie dziecka? Realizacja podstawy programowej. Okazuje się, że w szkołach to robi się dużo, dużo więcej niż podstawa programowa mówi. Uczy się dzieci zbędnych rzeczy, a Ministerstwo Edukacji, ono daje inne wytyczne. I dokładnie jest tak samo z książkami. Ministerstwo Edukacji daje określone wytyczne. I teraz jak masz jakiś podręcznik i coś się nie zgadza z Ministerstwem Edukacji, to a resztę przyjmij. To proste, ty jesteś panem. Dobra książka, Duch, Dusza, Ciało, za wyjątkiem tego rozdziału, wyrwać i koniec. A resztę zastosować jako lekturę, ponieważ ona wykonała... Andrew powiedział ważną rzecz, mówi, że ta książka, objawienie rozdzielności ducha, duszy i ciała, wykonało więcej pracy niż wszystko inne, co on głosił. I ja w ogóle jestem w stanie powiedzieć, że w ogóle świadomość nowej natury to jest jakby fundament mojej teologii, w pewnym sensie takiej teologii praktycznej. Bo my się opieramy na nowym stworzeniu. W ogóle wszystko, co głosimy, to głosimy do nowego stworzenia. My nie głosimy do starego stworzenia. Często na przykład ludzie mówią, ty głosisz rzeczy, które zezwalają na grzech. Ja mówię, bo Bóg nigdy nie zabronił grzeszyć. Nie ma takiego precedensu gdzieś, takiej informacji, Boże, że Bóg Ci nie pozwala grzeszyć. On już w księgach mojżeszowych mówił tak, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz. Rozumiesz? Dalej jest napisane w ostatniej księdze chyba Biblii, w objawieniu świętego Jana, kto grzeszy, niech nadal grzeszy. To święty, niech się nadal uświęca. Więc jak Bóg nie stawia przeszkody w grzeszeniu, bo to jest wybór nasz. To nie jest taki ojciec, który za ucho cię prowadzi do dobra, do życia, do światła. Nie, to w ogóle wiesz. Nie. To nie ten Bóg. I nowa natura, coś mega istotnego. Zaczniemy sobie, bo chcesz przeczytać kilka fragmentów, są pytałem o czas. Jest to Galacjan 2:19-20, klasyka. Jest to Galacjan 2:19-20. Albowiem ja przez prawo umarłem prawu, aby żyć Bogu. Ja przez prawo umarłem prawu. To znaczy, że Paweł rozpoznaje pewną duchową głębię, że kiedy on przestrzegał prawa, to w nim zaczęła funkcjonować śmierć zamiast życia. On w ogóle to postrzegł. Szok. Teolog, który dochodzi do wniosku, że to, czego sam był głosicielem przez wiele lat i gorącym wyznawcą, tak, przyprowadziło go do śmierci. Nie rozpoznał tam życia. Aby żyć dla Boga, abym żył dla Boga. I Paweł pokazuje, że to, że ja umarłem dla tego prawa, to dopiero spowodowało, że ja zacząłem potem żyć dla Boga na zupełnie innej zasadzie.
I ten kluczowy werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja. I tutaj greckie słowo użyte ego. Ja to ego. To jest greckie słowo ego. Żyję już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ma ego. Ego to jest stara natura. Nie masz starej natury. Ja o tym uczyłem, kiedy mówiłem na temat tego, że nie istnieje coś takiego jak grzech śmiertelny według zrozumienia w ogóle teologów. A więc fakt objawiony. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek to człowiek, u którego ego umarło, a które to ego było w pewnym sensie zawarte w jego, obumarłym duchu, ono umarło w momencie nawrócenia. I teraz żyje w tym duchu ożywionym Chrystus. To jest nowa natura, nowa konstrukcja, nowa, to jest zupełnie coś w ogóle nowego. Coś całkowicie, tak jak się dziecko urodziło nowiutkie. Nie było go, a jest. 9 miesięcy wcześniej nie było tego dziecka, to nie było, nie słychać go było, nie widać, wiecie, pojawiło się dziecko, coś nowego. To nie jest tata, to nie jest mama, to nowe jest. Takie coś powstało w tobie, coś nowego. Nowego. I tak jak, jeszcze raz przytoczę to, bo to warto cały czas przypominać sobie, że tak jak nie można cofnąć narodzenia dziecka, tak nie można cofnąć narodzenia ducha. To nie można cofnąć, to już się stało i koniec. No, dziecko, powstał nowy produkt i koniec. I 2 Koryntian 5,17 do tego. Drugi? 2 Koryntian 5,17, tak jest. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to słowo przeminęło oznacza na zawsze zniknęło, dokładnym tłumaczeniem. Oto wszystko stało się nowe. I to słowo wszystko, to jest przedziwne słowo, określające jakby coś takiego, co nie ma początku i końca. Wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. O co chodzi? Łaska, przyjęcie łaski, ono powoduje, że stajesz się zupełnie nowym człowiekiem, masz nową naturę. Nie ma w tobie ani jednego grama starej natury i to wszystko jest w duchu. Nie mówimy w tej chwili o duszy, która okala ducha, czyli o umyśle, emocjach, decyzjach, o tym nie mówimy, mówimy na razie o tym głównym czpieniu, którym jest duch człowieka. Łaska najpierw ożywia ducha. Najpierw. I to jest taki filar, taki grunt. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle wszystko może się zawalić, a to coś się nie zawali. Rozumiesz? Takie coś. To tak jak silnik w Mercedesie 124. Wszystko się sypie, drzwi odpadną, czeka, silnik jedzie. Milionowe silniki. Fakty objawione. Musisz zrozumieć, że przyjęcie łaski uczyniło cię absolutnie nowym człowiekiem i nie ma w tobie starego człowieka. To jest trudne. Wiecie, dlaczego to jest trudne? Bo twoje zachowania wskazują na coś innego. No kiedy przyjmuje łaskę? Wtedy, kiedy wyznaje Chrystusa? Tak. Kiedy uwierzysz, kiedy uwierzyłaś w Jego niezasłużoną śmierć za twoje grzechy, kiedy uwierzyłaś w Jego zmartwychwstanie w ciele i uznałaś Go za Pana swojego życia, bo to słowo wyznać, to jest piękne słowo, a nieraz powtarzam, to jest homologeo, greckie słowo homologeo, bo to nie oznacza, że ktoś wypowiedział, powiedziałem, że jesteś moim Panem, ja mówię, dobrze. Słowo homologeo oznacza zgodność z oryginałem, czyli czy twoja wypowiedź jest zgodna, tak, z twoim przyjęciem? Bo to powiedzieć Jezus jest Panem, to potrafi każdy, nawet papuga.
Pytanie, czy w swoim sercu ustanowiłeś Jezusa Panem. Bo jeśli ustanowiłeś i wyznałeś, klamka zapadła. Przyjąłeś łaskę. Grzechy zostały przebaczone i powstała w tobie nowa natura. Taki amen i zamknięty temat. I to może, i teraz uznanie siebie za nowego człowieka może być o tyle trudne, że twoje zachowania, koncepcje, myśli, emocje są stare. Myślisz jak stary człowiek, czujesz jak stary człowiek, wściekasz się jak stary człowiek, denerwujesz się jak stary człowiek. Rozumiesz? Masz przyzwyczajenie jak stary człowiek. No i teraz pytanie, co ze mną jest? No jak to, co z tobą jest? Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. W duchu. Tak. A duch to ty teraz. To jesteś ty. Reszta nie ma znaczenia, bo łaska to jaka przychylność? Niezasłużona. Tak. I zobaczcie, to jest ten dylemat chrześcijaństwa. Jak to? Co mam robić? Ja od kiedy przyjąłem te proste zrozumienie, zacząłem siebie uważać za nowego człowieka. Mówić o sobie wszędzie, jako nowym człowieku. Wiecie, mi nawet najbliżsi ludzie wokół mnie mówili, ty mówisz na wyrost. Ty się zachowujesz na wyrost. Ja mówię, i ja się zachowuję tak, jak powiada Pismo. I choćbym 1000 razy dziennie padał na kolana i obmywał się w krwi Jezusa, to nigdy nie powiem, że jestem egoistą. Nigdy nie powiem, że jestem starym człowiekiem. Nigdy. Ludzie, żeby mój mózg zaskoczył, to ja przez 6 miesięcy wyznawałem dzień w dzień, że jestem sprawiedliwością Bożą. Cały czas. Ja jestem sprawiedliwością Bożą. Ja jestem. Żadne moje uczynki nie mają żadnego znaczenia. Ani dobre, ani złe. To trzeba sobie bani przeorać, ale nie o tym, teraz nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że to są fakty objawione. O uraniu pani będziemy mówić później, o tym, co zrobi ze swoim umysłem. Ja was nauczę wszystkiego. Będziecie tylko chcieli, to w ogóle przerobicie swoje głowy tak, że się w pale nie mieści. Ale to później. Na początek jest ta informacja. Jestem nowym stworzeniem. Ktoś cię zapyta na ulicy, rozumiesz, o co chodzi, właśnie po twojej jakiejś dziwnej akcji, którą zrobiłeś w pracy, w szkole, gdziekolwiek. I ty co musisz zrobić? Musisz zacząć się określać jako nowe stworzenie. Jako nowe stworzenie. W małżeństwach jak trudno jest. Jak się w ogóle jest małżeństwo, które było na przykład zawarte przed Nowym Narodzeniem. Wiecie, że oni w ogóle, jaką trudność mają małżonkowie, żeby potem na siebie patrzeć jako na nowe stworzenie? Człowieku! Ja sam wiem po swoim małżeństwie, co to jest. Ile ja nakrzywdziłem Agatę, ile ja ją oszukiwałem, ile ja ją w ogóle poniżyłem i teraz raptem jestem nowym stworzeniem. A jeszcze dla jej pastorem, cholera jasna i koniec. No. I co teraz? Rozumiecie? Co to w ogóle jest później? Ten proces uświęcenia to jest orka! Tak? Jak teraz zobaczyć w facecie, który cię zdradzał, poniżał, w ogóle brąci do głowy przystawiał, kopał cię jak w ciąży byłaś, pre ciebie umiłowanego, ukochanego, romantycznego pastora. Dusza się broni. Ale dusza wszystko w ogóle oraz kapituluje. Bo jeżeli ty wiesz, że jesteś nowym stworzeniem, jeżeli to usankcjonujesz sobie, rozumiesz, to łaską zmienisz duszę. Zmienisz ją, przerobisz ją w ogóle człowieku. Ona będzie musiała skapitulować, bo ona słaba jest. W porównaniu do ducha. Ludzie, odrodzony duch jest jak bryła stali, a dusza jak kisiel. O, taka jest różnica w konsystencji duchowej, rozumiecie? To kisiel jest. Psychiki ludzkie są jak kisiel. Dlatego tyle jest ludzi szpitala. Była w ciąży? To? Kupałeś swoją żonę, jak była w ciąży? Oczywiście. No to jak ty się mogłeś przeewaluować, to kartę proszę. Ja to powtarzam ludziom, te słowa, jak do tylu ludzi mówię, ludzie, ja jakiś czas nawet nosiłem ze sobą 2 zdjęcia. Jak byłem w świecie i potem jak się chrzciłem w kościele, pokazałem ludziom, mówię, ty, mówię, spójrz na to, ja nawet miałem inną twarz. Jeżeli ja się mogłem zmienić, ja, no nie obraziłeś się, może tak powiedziałam. Jak obraziłem się, człowieku, no proszę cię. Jak ja w ogóle wiem, jaki ja byłem.
Mając 17 lat zamordowałem człowieka, byłem bandytą, byłem dealerem, trułem dzieci narkotykami, rozdawałem dzieciom łyżkami amfetaminę, 7-8-latkom, dlatego że mi samochód mył i sprzątałem piwnicę. Ja byłem psychą, wiesz. I teraz ja zawsze mówię, ta łaska mnie zmieniła. Dzisiaj ja, my jesteśmy z żoną tyle lat, przecież mam 47 lat, Agata ma 42 lata, ona od 15 roku życia jest ze mną. 15 roku życia. Ona miała 16 lat, to już do więzienia przyszła. Człowieku, wiesz, to rozumiecie? I teraz, jak ona się musiała zmienić, co jej się musiało też w głowie zrobić, i to też łaska. Jak ona walczyła w ogóle w tej duszy swojej, tak? Mówi, Panie Boże, jak ja mam mu zaufać? Kiedyś Duch Święty tutaj mówi, najpierw zaufaj mi o niego, a potem będziemy pracować, żebyś jemu zaufał. najpierw to uwierz, że ja trzymam go w ręku. Mi uwierz. To było trudne dla niej. Ja uważam, że trudniejsze niż dla mnie. To jest takie moje zdanie, bo to ona była ofiarą, a ja byłem katem. Wiecie, to katowi to czasami łatwiej. To ofiara, to wiecie, depresja w ogóle, ona ważyła 48 kilo człowieku, wiesz, nie? W depresji. Dramat. Ale widzimy fakty objawione i my się musimy trzymać faktów objawionych. Żyje już nie ego. Co byś nie zrobił paskudnego w życiu, rozumiesz, o co chodzi? To musisz wiedzieć, że to nie jest egocentryzm. To po prostu jest brud, który został na twojej psychice. Rozumiesz? To jest jak flashback z przeszłości. Jeszcze się nie nauczyłeś, inaczej, jeszcze duszy nie nauczyłeś nowych zasad. Ona jeszcze się złości, ona jeszcze upada, ona jeszcze ma ciągoty, ona jeszcze chce film pornograficzny włączyć, ona jeszcze tam coś chce. Ona jeszcze chce to, ona jeszcze chce tamto. Bo to dusza, no. Psychika. Ale duch nie. Przecież wiecie o tym, jakikolwiek byliście o opresjach, w takich, nie wiem, w grzechu, w czymś tam, tak? Bez żadnego problemu mogłeś modlić się w innych językach, bez żadnego problemu człowieku mogłeś w ogóle... Ludzie popełniają ciężkie grzechy, są w grzechach duszy, tak? A prorokują, w ogóle uzdrawiają chorych. U nas w kościele było jakieś takich dwoje ewangelistów. Człowiek upijał się, chlał człowieku, chodził uzdrawiać chorych. Wszystkich uzdrawiał popijanego. Tylko potem ja musiałem świecić oczami, mówić, czy pijany ewangelista. No mówię, no nie możesz pić. Ty. No nie możesz pić. Człowieku. Żyjemy na tym świecie, tutaj funkcjonujemy, musimy dawać przykład. Bo kurczę, potem to rozumiesz, o co chodzi. Co z tego, że ty pozdrawiasz ludzi, jak ludzie nie będą chcieli z tobą więcej mieć kontaktu. Nie przyjdą do kościoła, gdzie są pijani ewangeliści, bo oni się odrodzili z Bożego Ducha Mądrości, nabrali i mówią, nie, okej, okay, uzdrowił mnie, przyprowadził do Jezusa w porządku, ale nie pójdę tam, bo się rozpiję. No tak, potem to już wchodzi w ogóle system funkcjonowania w tym świecie i trzeba to, ale to nie o tym mówimy, fakty objawione. Żyje już nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. Stare przeminęło, oto wszystko uczynione jest nowym. I ty nie możesz poddawać wątpliwość tego, że wszystko uczynione jest nowym. I ty musisz ustać przed lustrem i powiedzieć, ja jestem nowym człowiekiem. I być może będziesz musiał to robić codziennie po kilka razy. Nowym jestem człowiekiem i przez łzy może będziesz to mówił. Może upadniesz raz, drugi, piąty, dziesiąty, piętnasty i staniesz przed lustrem i powiedzieć, Jezus, ja wiem, że jestem nowym człowiekiem, bo to są fakty objawione. Co to są fakty objawione? To znaczy, że tutaj nie szukasz objawienia. Ludzie to w ogóle czytają fakt objawiony i mówią, Panie, daj mi objawienie. Ja mówię, czy ty jesteś nienormalny? Fakt objawiony jest. Są fakty nieobjawione i fakty objawione. Na fakty nieobjawione oczekujemy. Inaczej oczekujemy. Musimy je wydłubać, przyjąć. Rozumiesz? Ale fakty objawione to fakty objawione. Co tam masz napisane? Żyje już nie, ale żyje mnie Chrystus, tak? Co się robi w to? Wierzy. A tu mówi, ale ja nie mam objawienia. Ja mówię, włożyć ci to w oko? Przecież to jest napisane. Wierzysz w to? A ja tak nie czuję. A nie czujesz, to ty wejdź w inny temat ze mną. Że ty chcesz w uczuciach pochodzić. Uczucia są elementem duszy, a nie ducha. To dusza czuje, to dusza myśli, to dusza decyduje. Duch wierzy. Wiara to pewność tego, czego nie widać, nie czuć, nie można przeanalizować. To jest wiara. Wiara się opiera na fakcie objawionym.
Ludzie, ja nie rozumiem pewnych rzeczy i nie sięgam po zrozumienie. Wiara to niekoniecznie jest związany element z zrozumieniem czegoś. Ja w ogóle nie rozumiem. Ja na przykład trochę już miłość rozumiem. Bo trochę już rozumiem. Ale to dopiero trochę. Jeszcze jakiś czas temu też zastanawiałem w ogóle, co Bóg, tak, czuł, bo On ma duszę też, w związku z tym, że nas uratował, nie? To było dla mnie zagadkowe. W ogóle wiesz. Wiecie, że nie mamy do czynienia z człowiekiem, nie? On sobie może rasę powołać, tak? Krok po kroku zacząłem rozumieć pewne aspekty miłości i tak dalej. Natomiast fakty objawione to fakty objawione. Żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Ewangelia Mateusza 9,17. Mateusz 9,17. Mówi tak. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Mamy bardzo praktyczny fakt. Młode wino wlewa się do młodych bukłaków. Czyli nie wolno nam mieszać łaski prawem starego z nowym, żywego z martwym, rozumiecie? Bo to pęknie. To pęknie. Pęknie. Kiedyś zaprosili mnie na usługę Adwentyści Dnia Siódmego do siebie do zboru. Taka jest też grupa religijna. Nie wiem dlaczego. Wiem dlaczego mnie zaprosili, bo też wcześniej głosiłem na takim Festiwalu Życia w Krakowie, tam taki był wielki zlot ewangelizacji, tam głosiłem Ewangelię też. No i tych dwóch starszych z tego zboru tam byli, oni tam mnie słyszeli, jak głosiłem w namaszczeniu, mówią, bracie, czy do nas przyjedziesz? No to przyjechałem, ja nie wiedziałem nawet, co Adwentyści Dnia Siódmego, pojechałem tam do nich, zebrali się ci Adwentyści Dnia Siódmego, tam po człowieku, ja zacząłem do nich głosić. No i głosiłem w ogóle jakieś proste poselstwo o łasce właśnie, nie? A oni mają tak łaskę sprawną wymieszaną, że się w pale nie mieści. Oni się Bibliami zasłaniali, jak ja głosiłem, tak przyjdzie. Duch Święty mówi do mnie, spytaj się, czego się tak zasłaniałem. Czego się tak zasłaniacie tymi Bibliami? Uważacie, że wam to pomoże? Uważacie, że co? Że wszystko w ogóle jest z łaski, ale sobotę trzeba, tak? Patrzę się. Mówię, nie trzeba. Nie ma czegoś takiego jak szabat. Nie ma soboty, nie ma niedzieli, nie ma środy, nie ma wtorku, nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nic w ogóle już nie ma. Wszystko w cholerę zostało przybite do krzyża. Cały ten system. Rozumiem? Kiedyś taki adwentysta mnie pytał, a ty kiedy obchodzisz szabat? Ja mówię, w środę. Taki mam dyks. Ja mam szabat w środę. Ja mam w niedzielę. Sobotę w środę. To jest taki cud. W ogóle. Mam trochę wolnego na przykład. Nie wolno pomieszać. Nie wlewamy nowego w stare. Nie myślimy, że łaskę możemy przyjąć i trochę zostać przy prawie. I trochę zostać przy uczynkach. I troszkę uczynię, a troszkę będę dostawał za darmo. I taki zrobimy miks i trochę się będę Bogu podobał. Ktoś mówił, to ja mam po co to zrobić, żeby się Bogu podobać. Ja mówię, ja Bogu się tylko Chrystus podobał, takie coś, ma się w ogóle mu nic więcej nie podoba. Ani ty, ani ja. Wiesz? My Chrystus mu się podoba, takie coś ma w ogóle. To co mam robić? My nic, nic nie rób. Mówię, ty akurat najlepiej nie rób nic. Bo ty gdzie nie pójdziesz, tam coś spieprzysz. Ty na terapię mówię idź. Na przykład. Ja takie coś zrobić dobrego. Dla wszystkich. Nic nie rób. Ludzie, wiecie o co chodzi? Najpierw trzeba się wyzbyć tego. Wyzbyć. Wyzbyć. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby służyć, szerzyć królestwo, działać na pełen etat.
cudzysłowie. Natomiast to wszystko zaczyna się od tego, że przychodzimy do miejsca, w którym wiemy, że nie wlewa się młodego wina w stare bukłaki. To też jest związane potem z tematami przemiany naszej duszy, bo ta dusza nieprzemieniana, to ona nie będzie w stanie wytrzymać naporu ducha. I coś będzie musiało skapitulować, albo człowiek zwariuje, rozumiesz, albo pójdzie na kompromis. Coś musi puścić. Łukasz 5,39. Mówi tak. I nikt nie napiwszy się starego, nie chce, od razu młodego, mówi, bowiem stare jest lepsze. A więc widzimy pierwszą reakcję na realne przyjęcie łaski, tak? I uświadomienie sobie, że jest się nowym człowiekiem. Co widzimy? Opór! No dusza powie, stare było lepsze. No każda dusza mówi, że stare było lepsze. Moja żona jeszcze się nie nawróciła, ja się nawróciłem. Nie pamiętam, jak my siedzieliśmy przy stole, ja mówię do niej, Agata, ona się paliła papierosa, wtedy siedziała, a to dobra kobieta zawsze była. To ona była ta dobra w tych naszych związkach w ogóle, to dobra kobieta. A wy tak patrzyła się na mnie, ja mówię, Agata, idziesz do piekła. A ona mówi do mnie, co drugie, ja to gdzieś te rozmowy pamiętam, ona, ja? Ja do piekła, a ty gdzie idziesz? A ja mówię, ja idę do nieba. Ona mówi, ty jesteś nienormalny. Mówi, w ogóle ty naprawdę z tym wszystkim? Ja mówię, no naprawdę. Ona mówi, jak do piekła, do mnie, o co chodzi? Ja mówię, bo nie oddałeś cię Jezusowi. Ona mówi, człowieku, ja nie zrobiłam jednej tysięcznej tych rzeczy, co ty. Ty zniszczyłeś wszystko. Mnie zniszczyłeś, matkę zniszczyłeś, ludzi poniszczyłeś, siebie zniszczyłeś. A ja to wszystko ratuję całe życie. Ja mówię, no i do piekła idziesz. My się nie odzywaliśmy, taki kalendarzek sobie założyłem, ile my się w tygodniu, w miesiącu odzywamy do siebie. Tak już trochę tam było dobrze, jakiś seks, proszę ciebie, sobotę, niedziela, wstawałem rano, jeszcze samochodu nie miałem. Wstawałem o 5, mówię, jadę do kościoła. Zostań, mówię, nie jadę do kościoła. Do nich jedziesz! Ja mówię, nawróć się, też będziesz po niej. Nie módl się tam o mnie! Ja mówię, właśnie, będziemy się dzisiaj modlić, mówię, całym zborem. No bo, rozumiecie, co chodzi, to... Ale jednocześnie, tak? Widząc moje zmiany, obserwowała to wszystko. Jednak był ten bunt. Tak samo w duszach ludzi, którzy się porodzili na nowo, też jest bunt. Dusza się buntuje, ona nie chce. Ona mówi, zobaczcie, człowiek się rodzi na nowo i przychodzi szara rzeczywistość. Szara rzeczywistość. Codzienne problemy, codzienne kłopoty. I teraz o co chodzi? Są stare rozwiązania, stare metody, stare koncepcje. I co dusza mówi? No stare to ja znam, wiem jak reagować. A tutaj co to ja czytam? Policzek na staw drugi? No. Jak mam drugi policzek nadstawić? Jak? No bez łaski. Pamiętam jak w więzieniu siedziałem już po nawróceniu za stare sprawy jeszcze. Zamknęli mnie, siedziałem 3 lata, 3 miesiące za udział w grupie przestępczej. Całe ugodzenia też. I doszło w celi, bo zacząłem ludzi w celi do Jezusa przyprowadzać. Jeden, drugi, trzeci się nawrócił. No już tam większość celi ponawracana. No ale zaczęli być w ogóle, reszta zaczęła być wściekła, wobec co się dzieje, nie? I taki wisiał krzyż na ścianie. Jeden z tych chłopaków, co się nawrócili, to zdjęli ten krzyż. No i tam wrócili ze spaceru. A raptem jaka religia się w tych bandziorach obudziła w tamtym. Gdzie jest krzyż? Wieku, w życiu ich nie obchodził ten krzyż, rozumiesz? Teraz raptem, wiesz, tych paru chłopaczków ponawracanych już, wiesz, patrzą się, wiesz, a ja stoję, wiesz. To twoja robota, mówi do mnie taki wielki. Uważaj, tam ze 120 kilo wieśnie. Ja mówię, nie zdjąłem tego krzyża, a w ogóle wiesz. Ja nigdy nie miałem problemu z obroną siebie, nie? Ja trenowałem karate przez wiele lat. Dla mnie jakby to ja zawsze byłem tym, który bije. No. Ja nigdy się nie cofałem, nie bałem się. I teraz zobaczcie, stoi naprzeciwko mnie człowiek. Ja pamiętam tak, w ogóle wiem, że nie mam żadnego problemu, żeby go kopnąć w gardło. Mówię, kopnę go w gardło i mu przetrącę kark.
Dusza moja mówi. I to jest dla mnie tak proste, jak piarnąć. Rozumiecie? I teraz patrz, co się dzieje. A ja w ogóle mówię, Boże, nie chcę mu przetrącić karku. Ja się go nie boję w ogóle, wiesz. Nie mam lęku w sobie żadnego. Pamiętam, trzymałem się z tyłu takiego kątownika, tam był taki kącik, żeby tam, taka łazienka prymitywna. No, trzymałem się tego z tyłu, nogę trzymałem za nogę, mówię, Boże, biorę Twoją łaskę, żeby mu nie przetrącić karku. Mówię, jak mnie uderzy, to mu nie oddam. Mówię, wiem, że mogę mu nie oddać. Wiesz. Rozumiesz? Bo to się tak robi. Bo dusza chce czegoś innego. Dusza lękliwa chce uciec. Dusza agresywna chce zabić. Ja akurat byłem w tej konfiguracji duszy agresywnej. Inna dusza lękliwa, wiesz. Ja na przykład nigdy, ja nie wiem, co to znaczy chcieć popełnić samobójstwo, w cudzysłowie, wiesz, tak jakieś tam depresje mieć. Ja nie wiem, o co chodzi z takimi rzeczami, nie? Ja wiem, bo mi to ktoś coś mówi, to dzisiaj wiem, co to jest, ale ja nie doświadczałem depresji. Nie. Ja uwalniałem agresję. I teraz zawsze dusza będzie walczyła przeciwko temu, co ten duch proponuje, bo ten duch jest nowy, to jest nowa natura. Tam jest łaska. Tam są w ogóle inne koncepcje już. Ale Słowo Boże mówi, że ktoś, kto pił długo stare, on nie chce od razu nowego. I nie dziwcie się też temu, że dusze wasze na przykład walczą przeciwko nowej naturze, która jest z łaski. Nie dziwcie się też, że nie jesteście rozumiani jako nowe stworzenia, jako ludzie nowej natury. Dlaczego mieliby was rozumieć? Ja nie rozumiem. To wyraźnie Słowo Boże mówi, nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Czyli jest jakaś droga, dusza twoja musi poznać, że młode, te świeże, ten odrodzony duch, ta nowa natura, ta łaska, że to jest dobre. Musi popróbować, podotykać, posprawdzać. Też ludzie muszą popróbować, podotykać, posprawdzać. A więc pierwsza reakcja jest taka, że jest niechęć. 1 Koryntian 5:7 pokazuje nam kolejną ważną rzecz odnośnie naszej nowej natury. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek zostawiamy ofiarowany Chrystus. Czyli widzimy odpowiedzialność. Odpowiedzialność, która jest kwestią naszą. Mamy zmieniać nasze dusze. Dlaczego? No bo one, tak jak powiedziałem, nie wytrzymają inaczej ciśnienia. Albo szaleństwo, albo kompromis. W Efezjan 2:15 jest napisane tak. A w 1 Koryntian, czy jeszcze raz mogę? 1 Koryntian, już podaję 5:7. Efezjan 2:15. On zniósł zakon przykazań, czyli prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Historycznie jest to odniesienie do Żydów. Na poziomie duchowym jest to pokazana jedna natura. 2:15 jeszcze raz. On zniósł prawo przykazań i przepisów. Zniósł. Bardzo ważne. Cały czas o tym pamiętajcie, że to zniósł. To zniósł. Aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Czyli mamy opis zjednoczenia. Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. W sobie uczynił jedno z nami. Rozumiecie? Jesteśmy zjednoczeni. W momencie Twojego odrodzenia duchowego zjednoczyłeś się w duchu z Bogiem i to jest nierozerwalna bryła. Rozumiecie? Jesteś zjednoczony. To jest nowa natura. Łaska doprowadziła do tego, aby mieć jedną naturę z Bogiem. Wracam do tego, co mówiłem na początku przedniej sesji, że od początku Bóg chciał, jego założeniem była łaska. Dlaczego? On chciał, żeby byli z Nim zjednoczeni.
Bóg chciał, żeby Adam z Ewą chodzili z Bogiem w głębokim zjednoczeniu. Ja w ogóle uważam, że gdyby pierwsi ludzie nie upadli, bo to nie byłoby tak, jak wielu ludzi myśli, że wiecie, oni w tym Edenie, naokoło nieprzychylność, demony i tak dalej, a oni w tym Edenie ze z tym Bogiem tam żyją. Ja nie znam takiego Boga. Ja nie znam Boga, który siedzi w jakiejś tam Edenie. I się przychadza w ogóle z Adamem z Ewą i mówi, o, tutaj jest fajnie, tylko jest mur, tylko nie przechodźcie mur. Bo tam są demony, w ogóle nieprzyjemne. Nie. Wiecie, to by było? Rewolucja. Odbicie ziemi. On by ich poprowadził. A oni by pociągnęli ze sobą całe stworzenie, które mieli stworzyć. To byłaby rewolucja. On chciał być z nimi tak blisko, rozumiecie? Żeby oni byli tak skonstruowani, jakby, żeby mieli taką konstrukcję jak aniołowie. Gdzie Pan pomyśli, tam stworzenie biegnie, nie? Tylko się wysypali. I on znowu przywraca to później. I dzisiaj robi to na poziomie ducha, bo jedynie jest taka możliwość do zrealizowania, ponieważ niestety, ale psychofizyczność jest w dramatycznym stanie. Już tej psychofizyczności nie można zjednoczyć z Bogiem. To się już nie nadaje. To jest już w ogóle produkt popsuty, zniszczony, w ogóle zdegradowany. Dlatego ciała będziemy mieli nowe, tak jak Wam powiedziałem. Nie ma szans, żeby to w ogóle było inaczej. Dlatego na poziomie ducha następuje zjednoczenie. Ale to jest zjednoczenie. Łaska doprowadza do zjednoczenia z Bogiem. Jesteś jedno z Bogiem. Jedno z Bogiem. Od rana, kiedy wstajesz, to musisz być tego świadomy. Musisz powiedzieć, Boże, ja jestem jedno z Tobą. Nie ma żadnej różnicy. No i tego diabła się będzie bał. On tego się będzie bał. A nie kiedy wstajesz rano i mówisz, Panie, co mam zrobić? Panie, poprowadź mnie. Wiesz, kto mówi w ogóle takie rzeczy? Czujesz rano, że wstajesz rano, a noga do Ciebie mówi, poprowadź mnie? No tak, człowieku. Poprowadź mnie. Mój mistrzu Arturze, poprowadź mnie. Dokąd mam pójść? Wiesz, słyszysz z wnętrza swego, trzustka się odzywa. Cóż mam zrobić dzisiaj? Arturze, Panie mówi. A tak chrześcijanie mówią. Panie, co mam zrobić? Zero świadomości zjednoczenia. W ogóle Bóg nie rozmawia o takich sprawach. Tak jak ty z nogą nie rozmawiasz. Jakbyś rozmawiał z nogą, to może egzorcyzm byłby potrzebny. Są demony w różnych częściach ciała. Ja wyrzucałem z różnych części. W ścięgnach się to, w kostce mogą. Rozumiesz, to w ogóle wiesz. Człowiek, który rozmawia z nogą, to nie jest bezpieczna jednostka. Tak samo jak człowiek, który rozmawia w ten sposób z Bogiem, to nie jest bezpieczny człowiek. Panie, poprowadź mnie. Jak to poprowadź cię? To ty nie wiesz, kogo przyjdzie? Ty nie masz świadomości zjednoczenia? To ty wstajesz rano i ty jesteś zawirowany jak byk na lodzie i ty nie wiesz, gdzie masz iść? Po co ci się stało? Bo wstałeś rano? Duch nie śpi. Nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. A on jest zjednoczony z Twoim duchem. Duch Twój nie śpi. Wie, że Twój duch nie potrzebuje snu. To psychika potrzebuje snu i ciała, nie duch. Duch nie ma płci. Rozumiesz? Uczuć nie ma. W ogóle to jest gruby temat. Będziemy odrębne nauczania na ten temat poświęcać. Natomiast jesteś jedną naturą z Bogiem. Jesteś jednej natury. I nie boksuj się z tym. Nie patrz, ale ja się inaczej zachowuję. Ja wiem, że ty się inaczej zachowujesz. Ale dlatego, że ty się zachowujesz w duszy i w ciele. Ty w duchu jesteś jedna natura i ty musisz w to wierzyć, bo to jest czpieniem głównym, filarem, podstawą, gruntem. Jedna natura. Jakiś czas temu Agata na ulicy tam była na ewangelizacji, jakiś podszedł do niej bandziorek i mówi tam jakąś, no doszło do wymiany zdań. Agata zwróciła się tam do niego, mówi, ty wolisz, że taki cienki jesteś, mówi do niego, ty nawet nie jesteś porządny, mówi, przestępca. Nikt jesteś, nikt. On mówi, wej, bo teraz dostaniesz w mordę. Agata mówi, podnieś na mnie rękę, to umrzesz. Jestem jedno z Bogiem. Mówię, podnieś rękę na mnie. Wiesz, ona taka malutka stoi w ogóle, jakiś tam. A on się rozpłakał. Mówi, pomóc się o mnie. On mówi, dobrze.
ustał, ja naprawdę jestem zerem. A kata mówi, przyjdź do Jezusa. Będziesz kim? Ale ta świadomość, rozumiesz? Podnieś na mnie rękę, a zginiesz. To nie jest zabawa. Ja nieraz ludzi prosiłem, mówię, nie dokuczaj mi, mówię, człowieku. No. Jak cię pieprznie życie, to nie będziesz wiedział, w którą stronę poleciałeś. A to człowieku, bo co? Ja mówię, jajco. To właśnie. Nie rozumiesz, że jeżeli ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, to to jest cholernie niebezpieczne, tak? Niszczyć tego człowieka? Bo w mojej Biblii jest napisane, że kto dotyka kogokolwiek z was, tak jakby dotykał źrenicy oka mego, wsadź sobie palec w oko i teraz zobaczysz, co się dzieje, kiedy dotyka się człowieka, tak? Na poziomie prawdy, który należy do Boga. Boga kuje wokół. I to nawet nie chodzi, bo Bóg się, to nie chodzi o zemstę, to nie chodzi o to, że on tam uderza kogoś, to nie o to w ogóle chodzi. To jest, jak będę ci powiedzieć, mój dziadek miał paskotki. Ja byłem mały i on spał. Ja miałem takie zajawki, podchodziłem do dziadka i go drapałem w stopę. Tylko to było niebezpieczne zadanie, niebezpieczna rzecz, bo dziadek, on tak potrafił tą nogą machnąć, że musiałem dobrze z głową uciekać, żebym mnie zębów nie wybił. Tylko on w pewnym sensie nawet o tym nie wiedział. To były jego nerwy. Dotykanie na poziomie prawdy odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, tak, powoduje poruszenie nerwów u Boga. To trzeba zrozumieć, jak to działa w ogóle. To nie to, że on, dziadek w życiu by nie chciał mi zrobić krzywdy, ale ja musiałem, wiesz, taka zabawa była niebezpieczna, bo ja stawałem, ale tak drapałem. Rozumiesz? Bo to w ogóle, wiesz, mi z kopyta wyłożył, to... Ja mówię, czego? Mówię, nie dokuczę, my człowieku, nie gadaj głupot, mówię, na mój temat. Mówię, no proszę cię, no, ile razy ci mam tłumaczyć? Straszysz mnie, straszę, mówię, ostrzegam. Jestem porządnym obywatelem. Mnie strzeże Bóg. Ja na przykład, zrozumcie, ja jestem o tym przekonany. Dlatego, że ja w to wierzę, to ja nie mam masy problemów. Bo ktoś tak naprawdę mówi, ale gdyby cię ktoś napadł, ja mówię, ty. Gdyby babcia miała strupy, to miała radio z dupy. To jest dywagacja. Dywagacja. To się tak ładnie nazywa. Dywagacja. Dywagacja. Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby Hitler wojnę wygrał. Przecież możemy taką sobie przeprowadzić tutaj rozmowę, tylko on nie wygrał wojny. A Słowo Boże mówi, patrzcie na to, co? Oczywiste. Bo to jest iluzja. Co by było, jakby Hitler wojnę wygrał? Wszyscy byśmy wąsy nosili, nawet kobiety. Taki przymus po prostu. Czy Bóg może podnieść, może stworzyć kamień, tylko nie jest w stanie podnieść? No to w ogóle takie bzdury są, w ogóle, no to, wiesz, natomiast prawdą jest to, że jesteś zjednoczony z Bogiem i ty musisz w to wierzyć, bo to jest twoja spuścizna. Ty musisz patrzeć w lustro i mówić, Panie Boże, ja wiem, jak ty wyglądasz teraz. Ty nie możesz, dlatego że masz jeszcze dziwne zachowania, że jeszcze ciągnie cię do grzechu, że jeszcze jakieś masz nieprzerobione sytuacje, nie możesz na tej podstawie określać siebie. Nie wolno ci tego robić. Ty musisz powiedzieć, ja jestem jedno z Bogiem. Dusza moja jeszcze się nie przyzwyczaiła. Ciało moje jeszcze nie działa jak trzeba, ale ja wiem, że mam jedną naturę z moim Panem. I nikt mnie z tego nie wyprze. Ani diabeł, ani człowiek, ani nawet moja własna dusza. Choćby nie wiem, w jakich był opałach, to pierwszą rzecz, którą będę robił, to będę ogłaszał tą prawdę. Jestem jedno z Bogiem, mam nową naturę. Z łaski jestem zbawiony. Jestem nowym człowiekiem. Moje ego nie żyje. Rozumiesz? To w ogóle jest ten ruch. Ten pierwszy ruch. Z tego zaczynamy. Nie daj Boże zawirować się na tym w ogóle, co my jeszcze nie umiemy. Jacy jeszcze nie jesteśmy. To nas nie usprawiedliwia. Mamy się zmieniać. Ale zaczynamy zmiany od samoświadomości. Najpierw samoświadomość. Najpierw samoświadomość.
a potem obróbka zewnętrzna. Tak jak się najpierw kleje fundament, potem stawia się ściany, kładzie się dach. Ja jeszcze nie widziałem kogoś, kto, proszę Ciebie, wykopał dziurę w ziemi, tak? I od razu gipsy kładł. Karton gipsy już kładziemy tutaj, robimy, wszystko czyścimy, obrazy pisane, masz fundament. No nie mam, zapomniałem. A ściany postawiłem? Nie. Fundament, ściany, dach, okna, drzwi, tak? Gipsy pójdzie. W ogóle bez gipsów można żyć. Tak? Jak ja mam ciepło w ogóle, rozumiesz, na głowę mi nie leci, ja mam dom już wtedy. Łazienka już się zaczyna wtedy, kiedy jest tam kran z wodą. To jest łazienka. Płytki pewnie, wszystko, the best już później. Każdy chce mieć pięknie. Dusza też twoja ma się uświęcać, ma się zmieniać. Ty nie masz żyć, proszę ciebie, w sposób chaotyczny, głupi, jakiś taki, ale zaczynasz od podstaw. Dlatego nie wolno nam inaczej. Efezjan 4, 22 do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i obleczcie, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. To są tak dramatycznie, dziwnie poprzetłumaczane rzeczy, że masa chrześcijan je czyta i od razu zaprzecza faktowi, że jest odrodzona z Bożego Ducha. I mówi, no to teraz ja muszę coś na siebie zakładać, długo chodzić za czymś. Bzdura. To jest mowa o duszy. To jest mowa o tym, że my mamy się przemieniać. Zwlec, odnowić umysł, przyoblec. Czyli my co robimy? Jak my zwlekamy zewnętrznego człowieka? Przede wszystkim uznając, że jesteśmy jedno z Bogiem. My wtedy zwlekamy, czyli my nie uznajemy, my wtedy uznajemy, że już nie jesteśmy starym człowiekiem. Czyli co zrobili? Zwlekliśmy go z siebie. Tak? Co robimy dalej? Przemieniamy umysł. No i tutaj praca na umyśle. Tak? Praca na umyśle. I co? Przyobleczenie, tak? Czyli wchodzenie krok po kroku w parametry Boże. Na poziomie umysłu, emocji. Czyli proces uświęcenia. Ta łaska dalej nas prowadzi do uświęcenia. Ale już nie dlatego, że stracimy niebo, czy pójdziemy do piekła, tylko dlatego, że na tej ziemi mamy być szczęśliwi. A żeby być szczęśliwymi i skutecznymi w Królestwie, no musimy się przemieniać, prawda? Bo trudno, rozumiesz, być rozwalonym w życiu, tak? I szerzyć Królestwo. Proszę bardzo. Tak jak, rozumiesz, ktoś się, nie wiem, w ogóle no, mówi, no ja bez ślubu, ja nie muszę mieć ślubu. Ja wiem, że nie mówię. Co mogę ślub? Jak małżeństwo jest natury ziemskiej, a nie boskiej. W niebie się nie będą za mąż wychodzić, ożenić się tam. Boga to tyle obchodzi, Boga to tyle obchodzi ślub, co zeszłoroczny śnieg. Rozumiesz? Ślub bierzemy na ziemi nie dla Boga, tylko dla ludzi. Możesz być nie wiem jak porządnym człowiekiem, będziesz żył na kociołapę w tym kraju, nikt nie będzie chciał Cię słuchać. Co Ty komu powiesz o Chrystusie, jak Ty żyjesz bez ślubu z kimś? Proszę bardzo, Ci powiem. Ktoś powie, Ty, mądry. Rozumiem. W ogóle żyjemy w tej kulturze, to musimy być jak ta kultura. Paweł mówi, wśród Greków jak Grecy, wśród Żydów jak Żydzi. Rozumiesz, o co chodzi? Jakbyś na przykład mieszkał w Kongo i to by nie obchodziło nikogo, czy masz ślub, czy nie masz, to by nikt się nie interesował tym, tak? Ani ty, ani w ogóle powiemy, że to o co innego w ogóle w tym wszystkim chodzi. Natomiast my mamy się przemieniać, tak? Aby być szczęśliwymi i skutecznymi. Wychodzić z traum, wychodzić z zaburzeń, wychodzić z odrzuceń różnych, z jakiejś patologii. No w kurczę, sukces mamy też osiągnąć. Bóg chce, żebyś miał sukces, że to dobry tatuś jest. No. On nie chce, żebyś wiązał koniec z końcem ciągle. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi. Człowieku, pół życia chory, pół życia biedny, pół życia odrzucony, rozumiesz, mu życie nie starczy. Klęczący przez cały czas, Panie pomóż, Panie ratuj, Panie ratunku, Panie pomóż. To nie jest chrześcijaństwo w ogóle. No, nie wiem co to jest, no islam może. No, to nie jest chrześcijaństwo, to nie tak działa.
A więc najpierw co robimy? Zwlekamy zewnętrznego człowieka przez uznanie faktu, że jesteśmy jedno z Bogiem, mamy nową naturę, przyjęliśmy łaskę, koniec, kropka. Dwa, zajmujemy się przemianą myślenia. Przemiana myślenia. Przemiana myślenia, prosta rzecz. Okazujesz niecierpliwość, na przykład niecierpliwy jesteś. Jesteś niecierpliwy, nie możesz w ogóle. Kurczę, no już nie mogę się doczekać, jestem cierpliwy. W ogóle, co mówi słowo? Owocem ducha jest co? Cierpliwość. Nie modlisz się o tą cierpliwość. Wiesz dlaczego nie modlisz się o cierpliwość? Bo to nie jest dar. To owoc. Ktoś powie, co to jest owoc? Owoc Ducha Świętego, tak mówią mnie. To nie jest owoc Ducha Świętego. To jest bzdura, co mówisz. Owoc Ducha. Duch Święty nie owocuje. Duch Święty to jest doskonała istota od początku do końca. To nie jest coś, co rośnie i się rozwija. Owoc wydaje coś, co rośnie i się rozwija. Rozumiesz? Duch Święty nie wydaje żadnego owocu. To jest owoc Twojego odrodzonego ducha. To jest owoc Twojej nowej natury, cierpliwość. Duch Święty z całą cierpliwością swoją wszedł w Ciebie i teraz Twój duch, Twoja nowa natura, ona będzie wydawać owoc cierpliwości. I to jest pewne, że ona będzie wydawać. A więc co robi chrześcijanin, będący świadomy nowej natury? Mówi, jestem cierpliwy w ogóle jak nikt na świecie. Dopiero przed chwilą się pokłóciłaś z mężem. Dopiero przed chwilą w ogóle nakrzyczałaś na niego. Tak? Dopiero przed chwilą w ogóle mu wygrażałaś pięścią. Ale owocem ducha jest łagodność. Jakie jest twoje wyznanie? Jestem łagodna, jestem świątynią łagodności w ogóle. Dlaczego? Bo jesteś świadoma. Świadoma, znaczy zwlekłaś i teraz przemieniasz. Ja tak się potrafiłem wkurzać po moim nawróceniu, że mówiłem do Katy, muszę wyjść z domu. Nie radziłem sobie ze swoimi nerwami, rozumiecie? Przez narkotyki zszargania w ogóle nerwy. Przez życie w takim stanie, w jakim żyłem. Moja dusza naprawdę była w bardzo złym stanie. W bardzo złym. Ale ja wiedziałem, kim jestem. Biegłem do lasu, tak? I ogłaszałem, kim jestem. Płakałem przed Bogiem, mówię, Boże, ja wiem, kim ja jestem. Krok po kroku, miesiąc po miesiącu i rok po roku. Stałem się tym, w co uwierzyłem. Nie? Tym, w co uwierzyłem. Tym się stałem. Nie radziłem sobie z dziećmi, ogłaszałem, że jestem najlepszym ojcem. Że potrafię w ogóle cudownie moimi dziećmi się opiekować, zajmować. Nie? Dzisiaj z naszą córką mamy relację w ogóle, która przechodzi wszelkie granice, jakie mamy relacje. I ostatnia rzecz. Kolosan 3:9-11. Kolosan 3:9-11. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka i wraz z obrazami na przeobleki nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Tutaj jest opisane Kolosan 3:19-11, że oni zwlekli, oni przeoblekli. Widać, że to się odnosi do każdego wierzącego człowieka. Do każdego. Tu jest pokazany przykład. W ogóle wiecie, jak jest w Piśmie Świętym. Jeżeli są fundamentalne rzeczy opisane, że ktoś coś osiągnął, to znaczy, że to tak jak Ty powiedziałeś, że każdy inny może też to osiągnąć. Więc jeśli oni na przykład w Kolosach zwlekli i przyoblekli, tak, to każdy może zwlekać, przyoblekać, przemieniać. Nie ma takiego, który nie może. Nie możesz zatem wchodzić w takie miejsce myślenia pod tytułem jakże moje życie jest trudne, jakże moja sytuacja jest ciężka, jakże moja dusza jest nieposłuszna i tak dalej, i tak dalej. Nie. Łaska jest Ci dana. Masz nową naturę. I teraz posłuchajcie, ja naprawdę każdego z Was uważam za nowe stworzenie. Ja w ogóle jako duszpasterz też takie mam podejście do ludzi u nas w kościele. Ja nie biorę podejścia pod tego, że ktoś jest starym stworzeniem. Ja nie podejrzewam ludzi o stare stworzenie. Że w ogóle uzdrowiłem z podejrzliwości. Naiwny taki trochę jestem. A wiecie dlaczego?
Bo taki Bóg jest w ogóle. Bóg nas nie podejrzewa o coś. W ogóle to ja wierzę, że ludzie są nowi. I podchodzę do ludzi jak do nowych. Jak do nowych. Wielokrotnie ja widzę pewną rzecz jakąś na poziomie w ogóle słowa wiedzy i tak dalej. Ale to są inne sytuacje, nie o tym mówię. Mówię o tym, że ja wierzę, że każdy może zwlec, przemienić i przyoblec. Każdy. Każdy. Niespokojny może stać się spokojny, słaby może stać się silnym. Rozumiecie? Silny może stać się słabym. Bo to zależy, z czego wychodził w ogóle człowiek, nie? Po prostu. Nową naturę masz. Nie zapominaj o tym nigdy. Łaska doprowadziła cię do tego, że masz nową naturę. I nie masz w sobie ani grama starej natury. Żadne twoje zachowanie nie może być dla ciebie dowodem na posiadanie starej natury. Powiem ci jeszcze coś więcej na koniec. Im większy masz konflikt wewnętrzny, tym lepiej dla ciebie. Im większe przeżywasz wewnętrzne rozdarcie, rozumiesz, między tym, co, kim jesteś, a jak się zachowujesz w wielu przypadkach, no nie? Tym lepiej. Bo jesteś świadomy. Bo to jest dowód na to, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Tak naprawdę chyba jedyny dowód na to, że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, to jest taki, że mamy wewnętrzny konflikt. Że ciało podąża przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I te ze sobą nie są zgodne. Przecież odrodzony z Bożego Ducha człowiek nawet nie może pogrzeszyć dobrze. Bo jak już zacznie grzeszyć, to ma wyrzuty sumienia. Kiedyś nie miał. Kiedyś szło jak spłatka. A dzisiaj? Człowieku. Musisz wierzyć w swoją nową naturę. Wyznawać ją, ogłaszać Boże atrybuty. Jeżeli jakiś jest Bóg, to taki jesteś ty. Jeżeli Bóg jest cierpliwy, łagodny, dobry, miłosierny, miłujący, to taki jesteś ty. Musisz to ogłaszać. Choć w twojej duszy możesz czuć zupełnie coś innego. Rozumiesz? Amen.